Chłopiec wie, jak dodawać i odejmować liczby naturalne. Chciałby się dowiedzieć, jak dodawać i odejmować liczby dziesiętne. Ta lekcja mu w tym pomoże. Na początku tej lekcji przypomnimy sobie, jak dodawać pisemnie liczby naturalne. Mam więc dla ciebie zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć sposobem pisemnym to działanie. Obie liczby mają po tyle samo cyfr. Nie ma więc znaczenia, którą liczbę zapiszę jako pierwszą. Pamiętajmy jednak o tym, aby każdą cyfrę zapisywać w osobnej kratce. Drugą liczbę zapisujemy pod spodem tak, aby jedności były pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami i setki pod setkami. Tutaj zapisujemy symbol działania, które będziemy wykonywali, czyli plus. Pod spodem rysujemy poziomą linię. Pod nią znajdzie się wynik. Dodawanie zaczynamy od prawej strony, czyli od jedności. 8 dodać 1 to 9. 3 dodać 4 to 7. 1 dodać 2 to 3. 138 dodać 241 to 379. Pokażę Ci teraz, jak dodawać pisemnie liczby dziesiętne. Najpierw zapiszę 1 i 38 setnych. Drugą liczbę zapisujemy dokładnie w taki sposób, jak w przypadku liczb naturalnych, czyli jedności pod jednościami, gdzie więc znajdzie się dwójka? W tym miejscu. A gdzie będzie przecinek? Pod tym przecinkiem. Co za tym idzie? Części dziesiąte będą pod częściami dziesiątymi, a części setne będą pod częściami setnymi. Znowu w tym miejscu zapisujemy symbol dodawania, a tutaj rysujemy poziomą kreskę. Dodawanie pisemne liczb dziesiętnych również zaczynamy od prawej strony. 8 dodać 1 to 9. 3 dodać 4 to 7. Przecinek zapisuję pod pozostałymi przecinkami. 1 dodać 2 to 3. 1 i 38 dodać 2 i 41 to 3,79. Spójrz teraz na kolejny przykład. 12 i 3, dodać 5 i 27 setnych. Najpierw zapiszę pierwszą liczbę tak, aby każda cyfra była w osobnej kratce. Pod spodem zapiszę drugą liczbę tak, aby przecinek był pod przecinkiem. Tutaj będzie przecinek, tutaj będzie 5 całych, a tutaj 27 setnych. Dodajemy do siebie obie liczby, więc tutaj stawiam plus, a pod spodem rysuję poziomą linię. Zwróć uwagę, że w tej liczbie mamy tylko jedną cyfrę po przecinku, a tutaj mamy dwie cyfry po przecinku. Aby ułatwić sobie dodawanie, w tym miejscu możemy wpisać 0. 12 i to jest przecież to samo co 12 i 30 setnych. Zacznijmy zatem dodawanie. 0 dodać 7 to 7, 3 dodać 2 to 5. Tutaj zapisuję przecinek. 2 dodać 5 to 7. 1 przepisujemy. 12,3 dodać 5,27 to 17,57. Teraz zabierzemy się za odejmowanie pisemne liczb dziesiętnych. Spójrz na taki przykład. 6,84 odjąć 3,21. W przypadku odejmowania pisemnego zawsze najpierw zapisujemy liczbę od której odejmujemy. W tym przypadku jest to liczba 6 i 84 setne. Liczbę, którą odejmujemy, zapisujemy pod spodem w taki sposób, aby przecinek był pod przecinkiem. Tym razem wykonujemy odejmowanie, więc w tym miejscu zapisujemy symbol tego działania, a pod spodem poziomą kreskę. Odejmowanie pisemne rozpoczynamy od prawej strony. 4 odjąć 1 to 3. 8 odjąć 2 to 6. Tutaj zapisuję przecinek. 6 odjąć 3 to 3. Pamiętaj, że poprawność wyniku odejmowania możemy zawsze sprawdzić, wykonując dodawanie. Do wyniku, który otrzymaliśmy należy dodać liczbę, którą odejmowaliśmy. Zrobimy to sposobem pisemnym. Najpierw zapiszę wynik 3 i 63 setne. Pod spodem zapisuję liczbę, którą odejmowaliśmy czyli 3 i 21 setnych. Zapisuję tę liczbę tak, aby przecinek był pod przecinkiem. Tym razem wykonujemy dodawanie, więc tutaj zapisuję plus. Pod spodem rysuję jeszcze poziomą linię. Dodajemy od prawej strony. 3 dodać 1 to 4. 6 dodać 2 to 8. Tutaj przepisuję przecinek. 3 dodać 3 to 6. Co otrzymaliśmy? 6,84 setne. To jest dokładnie taka sama liczba, od której odejmowaliśmy. Co to oznacza? Oznacza to, że ten wynik jest poprawny. Możemy go więc zapisać w tym miejscu. Jeśli masz pod ręką kalkulator, to wynik odejmowania możesz zawsze sprawdzić kalkulatorem. Teraz znowu mam dla Ciebie zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć pisemnie to odejmowanie. Najpierw zapisujemy liczbę, od której odejmujemy, czyli 12 i 31 setnych. Pod spodem zapisujemy 5 i 6 w taki sposób, aby przecinek był pod przecinkiem. Brakuje jeszcze minusa i poziomej kreski. Aby ułatwić sobie odejmowanie w to miejsce możemy wpisać 0. 5 i 6 dziesiątych to przecież to samo co 5 i 6 Odejmowanie rozpoczynamy od prawej strony. 1 odjąć 0 to 1. Idziemy dalej. Czy od liczby 3 da się odjąć liczbę 6? Nie da się. Co musimy zrobić? Pożyczyć. Pożyczamy od cyfry, która znajduje się na lewo. Nie będziemy już tutaj mieli 2, tylko 1. Tutaj nie będziemy mieli liczby 3, tylko 13. 13 odjąć 6 to 7. Tutaj zapisuję przecinek. Czy od liczby 1 da się odjąć liczbę 5? Nie da się. Znowu musimy pożyczyć. Pożyczamy stąd. Nie będziemy tutaj mieli liczby 1, tylko 0. Tutaj nie będziemy mieli liczby 1, tylko 11. 11 odjąć 5 to 6. Tego zera już nie przepisujemy. Teraz sprawdzę na kalkulatorze, czy otrzymany wynik jest poprawny. W tym celu do tego wyniku dodam liczbę, którą odejmowaliśmy. Do liczby 6 i 71 dodaję 5 i 6 mógłbym tutaj wcisnąć jeszcze 0, ponieważ 5 i6 to jest to samo co 5 i Co otrzymamy, gdy dodamy obie liczby? 12 i 31 setnych. Otrzymaliśmy identyczną liczbę jak ta, od której odejmowaliśmy. Oznacza to, że ten wynik jest poprawny. 12 i 31 setnych odjąć 5 i6 to 6 i 71 setnych. Spójrz na jeszcze jeden przykład. Tutaj od liczby naturalnej odejmujemy liczbę dziesiętną. Aby wykonać to odejmowanie sposobem pisemnym wystarczy liczbę naturalną zamienić na liczbę dziesiętną. Najpierw zapiszę liczbę 14. Zwróć uwagę na tę liczbę dziesiętną. mamy tutaj dwie cyfry po przecinku. 14 to inaczej 14 i 0 setnych. Dopisuję tyle zer, ile cyfry po przecinku ma liczba, którą odejmujemy. Teraz zapiszmy drugą liczbę w taki sposób, aby przecinek był pod przecinkiem. Tutaj zapisuję 6, tutaj przecinek, tutaj 8, a tutaj 1. Odejmujemy obie liczby, więc tutaj zapisuję minus, a pod spodem rysuję poziomą kreskę. Zobacz. Od liczby 0 nie odejmiemy liczby 1. Musimy pożyczyć. Stąd się nie da, ponieważ tutaj nic nie mamy. Tutaj też jest liczba 0. Musimy pożyczyć stąd. Tutaj nie będziemy mieli liczby 4, tylko liczbę 3, a tutaj nie będziemy mieli liczby 0, tylko liczbę 10. W dalszym ciągu od liczby 0 nie odejmę liczby 1. Teraz jednak mam skąd pożyczyć. Tutaj nie będziemy mieli liczby 10, a liczbę 9. Tutaj nie będziemy mieli liczby 0, a liczbę 10. Przejdźmy do odejmowania. 10 odjąć 1 to 9. Idziemy dalej. 9 odjąć 8 to 1. W tym miejscu zapisuję przecinek. Czy od liczby 3 odejmiemy liczbę 6? No nie, pożyczamy. A skąd? Stąd. Nie będziemy mieli liczby 1, a liczbę 0. Tutaj nie będziemy mieli liczby 3, a 13. 13 odjąć 6 to 7. Zera nie przepisujemy. Sprawdźmy, czy otrzymany wynik jest poprawny. Do liczby 7 i 19 setnych dodajemy liczbę, którą odejmowaliśmy, czyli 6 i 81 setnych. Jeśli otrzymamy 14, to będzie oznaczać, że nasz wynik jest poprawny. No to sprawdźmy. Mamy tutaj 14. To jest ta sama liczba, od której odejmowaliśmy. 14 odjąć 6 i 81 setnych to 7 i 19 setnych. Dodawanie i odejmowanie pisemne liczb dziesiętnych wykonujesz w podobny sposób jak dodawanie i odejmowanie pisemne liczb naturalnych. Pamiętaj, aby we właściwy sposób zapisać liczby, które dodajesz lub odejmujesz. Przecinek powinien być zawsze pod przecinkiem, wtedy też jedności znajdą się pod jednościami, a części dziesiąte pod częściami dziesiątymi. Gdy któraś z liczb nie ma przecinka, zawsze możesz go dostawić i dopisać za przecinkiem 0. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o działaniach na liczbach dziesiętnych oraz do zasubskrybowania naszego kanału.